Hej dla widzom, witam bardzo serdecznie na filmie, który jest dosyć nietypowy. Mm, nietypowy i taki, chociaż nie wiem czy nietypowy, no jest dyskusją zwykłą, nie? Ale odpowiedziałem na głos, którego, który nie był skierowany bezpośrednio do mnie. Wydaje mi się, że była to taka wiadomość trochę weter i ja chciałem podnieść tę dyskusję. Chciałem podnieść to, żeby po prostu o tym zrobiło się trochę głośniej. I zaczynamy, tak jakby, od odpowiedzi na to pytanie. Czy promocja trwa za długo? Czy promocja na Antwerp trwa za długo? Jak sami pewnie wiecie, znaczy nie, nie wszyscy muszą akurat. Na samym początku Antwerpu, jeszcze przed nim, ja osobiście mówiłem, że dziwnym by było i bardzo, bardzo takim niestandardowym, gdyby promocja na Antwerp potrwała poniżej 44 dni. Co ciekawe. 44 dni to jest yy, ilość dni, jaką trwał Stockholm. Nie, nie Stockholm, przepraszam, RMR. Stockholm trwał 49. I jak możecie sobie zauważyć, w tych dwóch eventach tak naprawdę długość trwania promocji ani trochę nie wpłynęła na to, że później ceny były lepsze bądź też gorsze. Nie będę już w ogóle tak jakby mówił dlaczego Stockholm wypadł tak jak wypadł, RMR wypadł tak jak wypadł, bo o tym jest już specjalny film na kanale i po prostu gdzieś odpowiadanie po raz 20 na to samo pytanie Pewnie już do nikąd nie doprowadzi, więc przez to, że taki film był, to już czuję, że takiego filmu być nie musi. E, aczkolwiek to, co chciałem powiedzieć, to to, że wyznacznik długości promocji nie jest w mojej opinii żadnym mm, tak jakby argumentem, że coś skończy się jak coś. Jeżeli Mamy zbiór argumentów, czyli na przykład patrzymy na supply, patrzymy na popyt, patrzymy na to, czy nasze naklejki nam się podobają, patrzymy na długość promocji itd. To jest pewien zbiór argumentów, z którego możemy później dedukcyjnie wyciągać odpowiedzi. W sensie możemy po prostu yy, za pomocą nich dochodzić do pewnych prawd. No i to tą prawdą, którą trzeba w pewnym sensie dowieść, to się okaże, oczywiście, no, moim zdaniem. Dużo osób teraz mówi, jak będzie, a jeden powie, że będzie totalna klapa, a drugi mówi, że będzie to totalny sukces. Więc komu wierzyć? No, z tych dwóch, niestety, tylko jeden może mieć rację, albo żaden. Ale niemożliwe jest, żeby obydwoje te racje mieli. Więc, jeżeli chodzi o sam, samą promocję na Antwerpie, patrzymy na to w ten sposób. RMR był klapą, powiedzmy. Powiedzmy, że był klapą. Promocja trwała na RMR 44 dni. Stockholm był totalnym sukcesem. Promocja trwała 49 dni. Czy w takim razie długość trwania promocji wyznacza to, czy jakiś event jest dobry lub zły pod względem inwestycji? Nie. RMR miał gigantyczny supply. Stockholm miał bardzo niski supply. Czy w takim razie Supply wyznacza, czy coś jest dobrym wyznacznikiem inwestycji, czy nie? Jeżeli tak, jeżeli tak uważasz, że Supply jest dobrym wyznacznikiem e, inwestycji, to co powinieneś w takim razie zrobić, żeby zostać w pełni racjonalny w swoim, e, tak jakby założeniu, to powinieneś wejść na kapsulę 2022 i kupić tę kapsułę, której Supply jest najniższy, czyli na ten moment czempiony. Po prostu, to jest twoja odpowiedź w takim razie, jeżeli supply jest najniższy. Ale jeżeli wchodzimy głębiej i mówimy, jaki jest popyt na czempiony, to nagle się okazuje, że hej, może jednak czempiony nie będą generowały takiego popytu, no nie? I potem patrzymy znowu na ten sam wyznacznik. Czy był wysoki popyt na Stockholm? No był. Czy był wysoki popyt na RMR? No nie było. I nagle się okazuje, że musimy połączyć czy długość promocji to dobry wyznacznik tego, czy inwestycja jest dobra, czy nie. Na pewno ekstremalnie skrócony czas promocji pomaga w tym, żeby inwestycja była dobra, ale nawet absolutnie czas wydłużony promocji nie da rady zbić mocnego popytu, taki jaki był na Sztokholm. Stąd wniosek następujący. Jeżeli zbieramy do kupy ogólnie wszystkie... Yy, Argument, nie? Zbieramy to, że ważny jest popyt, że ważny, że ogólnie im krótsza promocja, tym lepiej, aczkolwiek bardzo długa promocja niczego nie psuje, nie? Yy, I do tego jeszcze dokładamy: yy, co dokładamy? Supply. No to ja zrobiłem już film o tym wczoraj. Po prostu to powiedziałem, że czekam na kontrargumenty. Jeżeli w contendersach na każdą z naklejek, znaczy istnieje bardzo dużo naklejek, na które jest bardzo duży popyt, sapla jest najniższy, a do tego, że sapla jest najniższy, dodajemy ten jeden malutki szczegół, który daje nam, że długość promocji nie ma znaczenia, no to wychodzi nam, że według tych ogólnie nie wiem, jak to powiedzieć. Argumentów, zagadnień. Pozostaje nam tak naprawdę tylko jedna inwestycja, która jest stuprocentowa według nich. Czy jest to stuprocentowa inwestycja? Nie, nie twierdzę tak. Aczkolwiek, jeżeli sugerujemy się pewnymi punktami, no to tylko i wyłącznie w ten sposób można do tego tak naprawdę dojść. W sensie nie ma moim zdaniem, przynajmniej yy, większej mocy spekulacyjnej. Yy, nie wiem, jak to mam nawet w słowa ubrać. Nie widzę tak jakby mocniejszych argumentów, niżeli te, które tutaj przedstawiłem. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o Contendersach, zapraszam do poprzedniego filmu. I przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem, możecie mnie za to nieźle zjechać, możecie mnie zbluzgać, jak tylko i wyłącznie chcecie. Aczkolwiek moim zdaniem długość promocji, o ile nie będzie przeciągnięta na 3 miesiące, nie ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, że przynajmniej mi się tak wydaje, w sensie to jest moja opinia. Im dłużej promocja trwa, tym mniej ludzie chcą wydawać na przedmioty z tą promocją związane. Zauważcie, kiedy wchodzą nowe kapsuły do CS, i nie chodzi mi o kapsuły esportowe, tylko o takie społecznościowe, to na samym początku ruch na nich jest najmniejszy. Potem ruch już jest żaden, ponieważ staje się to zwykła kapsuła, która gdzieś tutaj jest. I moim zdaniem, Sztokholm padł właśnie w cudzysłowie ofiarą tego zjawiska, że po prostu po, po tym dłuższym czasie już tak naprawdę nikt się tym nie interesował zbytnio. No, zobaczcie teraz, tak naprawdę, jeżeli ja mam wszystkie rzeczy ze Sztokholmu, tak tylko z, taki, z takim chłopskim rozumem. Jakim sensem z mojej perspektywy jest kapitalizowanie inwestycji, które zrobiłem? No żadne. Żadnego sensu w tym wszystkim nie ma. Kapitalizacja zacznie się wtedy, kiedy zacznie mi się to opłacać. No nie? Więc wydaje mi się akurat, że będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Co się nie, nie, no, nie, chyba źle to powiedziałem, ale... Głupio to powiedziałem, przepraszam, to tutaj mi trochę odkleiło sorki sorki. Chodziło mi po prostu o to, że mm, jeżeli promocja przeciąga się na za długi okres, to po prostu po pewnym czasie ludzie przestają dokonywać transakcji. Zaczynają ich dokonywać znacznie mniej, co procentowo nie dokłada tak dużo kapsuł, jakbyśmy mogli już nam było oczekiwać. To nie jest tak, że codziennie ilość kapsuł zwiększa się o 100 tysięcy. Akurat tak nie jest. Pewnie było tak, że na samym początku były to, nie wiem, 2 miliony tych kapsuł dziennie, potem wiecie, na samym początku promocji nagle się okazuje, że pod koniec jest to 10 tysięcy, a na samym końcu jest to już, nie wiem, 1000 kapsuł dziennie. Mówię tu w dużym uproszczeniu, uproszczeniu ale pewnie to zrozumiecie, nie? I to moim zdaniem udowodnił Sztokholm, przynajmniej pokazując, że długa promocja nie musiała kończyć się nagłym krachem na rynku. No i mam nadzieję, że Antwerp dowiezie tę samą pasę. Chociaż tu jest już jeszcze wiele, wiele tak jakby rzeczy, które trzeba by było poruszać. Jest wiele rzeczy, które trzeba by było jeszcze omawiać. Na przykład to, czy podobieństwo Antwerpu i Sztokholmu nie zrobi nagle nam kolejnego krachu. Hmm. Czy one się nie zaczną między sobą bić, przez co Antwerp zostanie w miejscu. Jednak to, co jest dla mnie pewne, to to, że Antwerp z poziomu, który jest dzisiaj, na pewno będzie droższy. Przynajmniej to, to mi się wydaje, no dzisiejszy poziom jest już żenująco niski. W sensie te ceny są już naprawdę po krachu. No niestety teraz yy, końca promocji nie dostaliśmy. Raczej go już w tę noc nie dostajemy. Także jest to całkiem smutna informacja, przynajmniej tak mi się wydaje, bo już dzisiaj był update, który gówno zmienił, no ale... Ja nie tracę, jakby, nadziei w Antwerp i polecam właściwie odbierać całe inwestowanie na tym jako po prostu taką zwykłą zabawę. W sensie dziwnym jest odbieranie czegoś takiego jak inwestowanie w naklejki i skrzynki jako jakiś sposób na zarobek, nie? Może w długoterminowej perspektywie, ale polecam po prostu bardziej do tego podchodzić w ten sposób, że jest to pewnego rodzaju zabawa no i wyjdzie wam to na zdrowe po prostu a tym co się teraz dzieje się nie stresować bo wiem jak to jest się tym stresować ja już mam to tak szczerze mówiąc w dupie jak tylko słyszę, że ktoś mówi dzisiaj będzie koniec promocji to tak się uśmiecham tylko do siebie i mówię oby było ale raczej nie i tyle i se żyje normalnym życiem moim krecim przed komputerem a nie mam okula, to w sumie nie kreć